Cześć, Daniel, z tej strony alskot.pl. W tych ciężkich czasach trzeba improwizować. Nie każdy z Was ma na przykład dobrą parę hantli, drążek do podciągania poręczy do dipów, albo jakieś kettle lub nawet gumy treningowe, żeby wykonać dobry trening. Swoją drogą, jeżeli macie, proponuję mój program treningowy. 3 miesiące, na dole w opisie, jest dobry. W każdym razie dzisiaj chciałbym Wam pokazać ćwiczenia z butelkami. Z butelkami po wodzie 5-litrowymi, albo nawet z grzewce, albo z zwykłą butelką 1,5-litrową, które możecie zrobić w domu. Dzisiaj sobie zobaczycie ćwiczenia i dam Wam taki proponowany trening, który możecie sobie wykonać właśnie z takim sprzętem. Dlatego bez zbędnego gadania przechodzimy do ćwiczeń, przechodzimy do treningu. Tak tylko dopowiem, że jest o wiele więcej ćwiczeń i wersji ćwiczeń, które możecie wykonać z takimi butelkami, o, z grzebką, z dwoma butelkami 1,5-litrowymi. A jeżeli chodzi o ćwiczenia na klatkę, gdzie ćwiczenia na klatkę? Pompujcie, pompki, macie 10 tysięcy rodzajów pompek, zrobią o wiele lepszą robotę niż na przykład wyciskanie 5-litrowych butelek, moim zdaniem, chyba że zrobicie wyciskanie w moście. No. We'll be right back.
Dobra, słuchajcie, to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się przyda. Może nie teraz, w tym okresie, jeżeli oglądacie mnie za parę lat, no to mam nadzieję, że ten okres kwarantanny minął, ale może w różnych prowizorycznych sytuacjach właśnie taki trening z butelkami, z ręcznikiem Wam się przyda. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeżeli jesteście tutaj nowi i dzwoneczek, jeżeli chcecie dostawać powiadomienie, że przyszedł nowy filmik. To wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia.